No powolutku się trenuję, ruszam się, natomiast we wtorek będę miał zabieg ręki, kosmetyka, ale trzeba to zrobić, bo jest ból, miesiąc przerwy, a więc nie jest źle. Myśleliśmy, że będziemy kursowali w październiku na gali Usyka, też nie wyszło, niestety. Ale ja co, czuję się dobrze, bardzo ciężka walka, nie ciężka, trudna walka, bo to nie była ciężka walka. No doszedłem już do siebie i chcę nowych wyzwań, chcę wrócić jak najszybciej, zamazać palamy i mówię, cele się nie zmieniają. Jestem doświadczony, jestem mądrzejszy, ubrany w nowe, bardzo fajne, cenne doświadczenie, a więc wszystko na plus. To był mi świat, wiedziałem, że wychodzimy do bardzo ciężkiej walki, trudnej walki, nie ciężkiej, jeszcze raz powtórzę, bo to jest różnica. Piotrek też mnie na to uczył, że to będziemy się bawili w szachy, tu nie będzie dużego boksu, tu nie będzie awantury ringowej, tylko tu będą szachy. No ja na takie szachy nie byłem gotowy, po prostu Andrade był lepszy, tak, nie pasował mi stylowo. No i tyle. Ale tak jak mówię, no to się nie zmienia faktu, że jestem gotowy na każdego na świecie. Ja po prostu trafię na zawodnika, z którym kompletnie nie potrafię sobie poradzić, bo po prostu za trudny. Ufam, mówię, no słuchajcie, zawsze jest krytyka, tak? Żyjemy niestety w Polsce, ludzie są jacy są, każdy jest mądry, każdy jest znawcą. Po obejrzeniu dwóch walk i nagle wszyscy mówią, że wiesz, że praca narodzika była zła i mówią to ludzie, którzy się kompletnie nie znają na boksie, nigdy nie byli w ringu, może raz byli na sali treningowej, od paru lat oglądają boks. Nie mają zielonego pojęcia o czym mówią i się mądrzą, tak? Ja zostaję z Piotkiem, to my się dogadujemy, a ludzie sobie gadają. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wyjdę do ringu, w grudniu. Tak jak mówię, no był plan, żeby boksować w październiku, natomiast ten plan spłonął, nie ma go. I podejmę się zabiegu, tak? I po tym zabiegu zobaczymy, ile czasu będzie czas trwał rekonwalescencji, ile będę musiał odpoczywać. Mam nadzieję, że to będzie miesiąc, nie dłużej, bo tak jak mówię, jest to kosmetyka. No i liczę, że w grudniu wyjdę na ring. Tylko tyle, że trzeba zeszlifować kość, nawoskować i będzie wszystko ok, bo tak mówię, no te wzrosty są, one tam zahaczają o nerwy, o ścięgna i dlatego jest ból.